może ten straszny i groźny potwór po mojej długiej nieobecności postanowił dłużej nie czekać i sobie stąd poszedł i sam się wygnał? Nie, na pewno nie. I znając moje szczęście, jak tylko przejdę przez te drzwi, to pojawi się przed moją twarzą. Powiem się, ten Dizzy jest kolejność Exy Paper Dolls i jeszcze nie skończyłem tej serii, a mam już kolejną, którą z chęcią dla was nagram. Jesteście chętni? To walnijcie łapencję w górę i dobijcie do 15 tysięcy, a ja teraz postaram się tego jednego potworka wygnać. Przynajmniej tego jednego. Reszta mnie tam nie interesuje. Jedna tam osoba we mnie rzuca czymś, inna jeszcze jest groźniejsza i przenosi mnie w różne miejsca, ale tak w skrócie dla tych, którzy sobie nie odświeżyli wiadomości. Ostatnio udało mi się pozbyć tego kolesia, który był tutaj. Został nam ten klęczący, ten, który rzuca w nas rzeczami, no i ostatni, czyli ten tutaj. Myślałem, że się tutaj pojawi, dlatego tak powiedziałem. Chodzi mi o tego, który lata sobie z halabardą czy tam mieczem. Nie zauważyłem, czy mnie zabił. To chyba nie robi większej różnicy. Ważne, że przycina mnie na pół. Sprawdźmy tylko jedną rzecz. Czy ona tutaj jest, albo on jest? Czy możemy użyć? Nie możemy użyć. Czy możemy zrobić to tak? Nie możemy. Nie możemy wbić mu tego ostrza. Ale my mamy klucz, który domyślam się, jakie drzwi nam otworzy. Przynajmniej po mapie myślę, że to będzie albo study room, chociaż w to wątpię, jak sobie tu przejdziemy. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, oby. Aha, no dobra, pojawił się tutaj znienacka, więc wracamy tam, skąd przyszliśmy. Albo nie, przyszedłem dalej, ale to też nie ten klucz, więc spokojnie, pójdziemy tam, gdzie mamy pójść. Potwieramy wszystkie drzwi, jakie tylko się da. On mnie oczywiście widzi. Nie wiem, czy ta latarka tutaj robi większą różnicę mu, czy nie. Te drzwi prowadzą nie tam, gdzie chcę. Tutaj to możemy otworzyć i to możemy otworzyć, więc jak otworzę to, to znając mojego farta, tak, będziemy tutaj. A wiecie co? To jest dobry pomysł, żeby zapisać grę, ponieważ jeżeli mamy już otwarte to przejście, to zawsze mogę tym skrótem sobie przejść do tego korytarza i już nie będziemy musieli tutaj spędzać godziny na łażeniu tam i z powrotem i uciekaniu przed tym wytatuowanym kolesiem. Aha, nie, moment, nie, dobrze, już się przestraszyłem, że mi się te drzwi zamknęły, ale na szczęście się nie zamknęły, tego kogoś tutaj nie ma i mamy szybką drogę ucieczki. Tego jeszcze nie odblokowałem, znaczy odblokowałem raz, ale później zginęłem, a że nie zapisałem gry, no to mi się to zablokowało z powrotem. Tu są jedne drzwi, tu są drugie drzwi, my szukamy jakichkolwiek, które są zamknięte. Tu akurat takich nie znajdę, więc zobaczmy, gdzie przejdę tędy. Nie, nie tutaj chciałem iść. Zobaczmy w takim razie, gdzie przejdę tędy. Tutaj chyba chciałem iść. Mamy klucz, który będzie pasował do tych drzwi. Obym? Tak, pasuje. Dobrze. Czyli dużo kluczy nam nie zostało. Czy tu się mogę schować? Od razu to trzeba sprawdzić. Mogę się schować, super. Mamy kolejny klucz. Tam się po prawej stronie. Nie, 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 nie. A dlaczego mnie bijesz? Nie, 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 nie. To było bardzo niefortunne. Nie ma go, poszedł sobie, cholera jasna, nie wiem co to miało być właściwie, ale prawie mnie zabił. Dźgnąć mnie chciał. Dźgnąć mnie chciał, mogę to zabrać? Niemożliwe, czyli ja tego nie mogę dotknąć, dopóki on tutaj jest. Nie, 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 nie. Czy ja mówiłem, że ten zapis to jest dobra rzecz, piąta minuta filmu? Proszę państwa, Przemek zginął. Oświadczam, zginął, przepadł na zawsze. Więc możemy tędy jeszcze raz przejść, ale tym razem nie będę podnosił klucza, który nie należy do mnie. Musimy go jakoś odprawić stąd, jakiś rytuał przeprowadzić. I nie wiem, jak to zrobimy, skoro ten typo... Nie mamy zapałek, więc... Nic tu nie zrobię. On tu idzie? Mam nadzieję, że nie. Ja tu się mogę schować zawsze. O! Ming's treasure. O, moment. Poczytamy sobie to tutaj. Momencik, momencik, ekwipunek. Archiwa, dobra. Pan Ming, jakaś srebrna bransoletka. Tylko kim on jest? Do końca nie wiem. Wang Yong to chyba jest ten koleś, który nas goni cały czas. Dlatego właśnie ta świeczka by się teraz przydała zapalona. Gdyż sugerowałaby nam, czy on się oddala, czy się przybliża, zmieniając swoją barwę. A jako, że nie wiem, gdzie on jest, to po prostu wyjdę z siebie i stanę obok. Albo po prostu otworzę to, wezmę sobie to, casket key. A to jest prayer beads.
Wiecie co? Momencik, momencik. To w takim razie to będzie... moment, archives. Tak, to będzie dla Nani Chen i wiem, gdzie ona jest, więc idziemy ją odprawić zaraz. Daleko z tego świata. Tutaj nic nie było. Nic nie było. Tu nic. Tu jest tylko ten klucz, którego podnieść nie mogę, bo znowu mnie nadźgnie. Dlatego wychodzimy grzecznie. Tego klucza tu nie użyjemy, nie? Bo to jest zupełnie coś innego. Ale czy gdzieś było zamknięte? A, wiem, wiem. W tym pokoju, gdzie była ta głowa, było zamknięte, ale i tak muszę iść zapisać sobie grę, żeby nie mieć jakiegoś nagłego ataku ducha, który zniszczy mój progres. Dużo nam tej gry nie zostało, bo ona będzie i tak podzielona na epizody, jak zresztą wszystkie inne horrorki, które są z Azji, które później niestety rzadko kiedy doczekują swojej kontynuacji. Mam nadzieję, że... Moment, gdzie on jest? No gdzieś jest! Ale ja się boję teraz, bo nie wiem gdzie. Tu cyk. Otwieramy. I mamy... srebrną. Mystery Liu. Dobra, to chyba wiem, o kogo może chodzić. Albo i nie wiem. Na razie... na razie spróbujmy pozbyć się tej osoby. To? A? Czemu? Czemu trzeba przytrzymać? Czemu? Nie mogę tego użyć, no nie ta, no dobra. Teraz pchniemy prosto w serce różnymi symbolami, mając nadzieję, że odprawimy kolejnego potwora ducha. Nieważne. To już słyszeliśmy chyba. Jest prawie jak mój własny syn. Tak często i długo się nim zajmowałam. Ona będzie znowu podążać tym głosem cały czas. Nie mamy klucza do tego miejsca. Niestety. No tam coś jest ważnego dla mnie. A to teraz szukamy innych, których można odprawić. Gdzieś pamiętam była jedna osoba. Tylko żeby tam dotrzeć, to musiał się odrobinę postarać, odrobinę bardziej. O, moment, moment. Tą grę trzeba zapisywać, jak tylko trafi się taka sposobność. Więc podpalamy, wsadzamy, pomodlimy się i mam nadzieję, że ten potwór już tu nie przyjdzie. Silver Bracelet to jest pan Ming, ale ja nie pamiętam, który to jest pan Ming. Pokazał nam się sposób, w jaki Nani umarła. Została zamknięta w szafie. Zginęła z tego powodu, nie wydostała się z tej szafy. Wygląda ta szafa na solidną, ale... no wiecie co! A szukam jednej osoby, której jeszcze nie odprawiłem. A nie wiem, co mi w ogóle da odprawienie tej... jednej osóbki jest, to jest on. I czy to jest pan Ming? Tak, to jest on. A czy on przypadkiem mnie nie zrzucił na górze ze schodów? Nie, to nie on chyba. To zupełnie inna osoba. Pomóż mi, pomóż mi, to jest jakaś nowa osoba. Jakaś nowa osoba, bo Adam jest straszna. A, ja, a ty też jesteś straszna, uwierz mi. Kto to do cholery jasnej był i dlaczego mnie zaatakował? Mamy kolejną osobę z głowy. Tak, tego nie mogę podnieść. Niestety zapomniałem, że to się później będzie na zamykało. Dostałem coś od ciebie, czy tak sobie tu będziesz siedział w tym momencie? Myślę, że będzie sobie tu tylko siedział. To w takim razie nic nie dostałem w zamian za to, że pomogłem ci, tak? Czy dostałem? Nie dostałem nic. Ale może sprawdźmy w takim razie, czy coś fajnego tutaj jest? Tutaj śmierć przez odcięcie ręki nastąpiła, a następne wykrwawienie. Ale miałeś tarczę, mogę się użyć. Nie użyłeś. Moment, to jest inna ręka. On nie miał prawej. Co? Moment, patrzcie. Patrzcie, jaką nieścisłość znalazłem. Dobrze widzę? Tak. On nie miał lewej ręki na obrazku? A prawą ma. Albo to jest odbicie lustrzane, w co wątpię? O nie, o, idzie tutaj chyba. Tak nie wyjdę. Trzeba zamknąć najpierw to. No ale tu jestem troszkę w kropce. Ponieważ nie wiem, co nam to dało, że uratowałem tego kolesia i jego dusza może spocząć. Naprawdę nie wiem teraz. Gdyż... o! Teraz chyba już wiem. Albo dalej nie wiem. Ja podejrzewam po prostu, że...
Nie, tam nie wejdę raczej. Związać go! Puść mnie! To nie był zbyt dobry moment, żebyś się pojawił. Nawet madam ci nie pomoże. Ucieknijmy stąd, jak najdalej się da. Czy to jest dobre miejsce do ucieczki? Nie sądzę. Albo sądzę, bo tutaj jest mój safe. Dzień dobry. Do widzenia, kolego. Zapisujemy gierkę. Pomyślmy, co w takim razie mógłbym jeszcze zrobić, no bo tam właśnie się coś dzieje, tak? Ale musiałbym jeszcze raz przeczytać chyba notatki, żeby sobie to fajnie rozwiązać. Nie, nic mi nie przychodzi do głowy. No, kluczy po prostu nie mam, tak? Gdybym miał klucze, to wszystko byłoby jasne. Ten dźwięk właśnie mi się nie podoba, to co jest w tle, bo nigdy nie wiadomo, co się dalej będzie działo. Której ostatnio użyłem. Znowu ona się tam pojawiła. Widzieliście to? Przepraszam bardzo, co to za randomowa śmierć właśnie była? Czy nie mogłaś go mieć po prostu w rękach? Dostałem go tutaj. Wiecie, co zrobiłem? Z chwilą sprawdziłem jeszcze raz wideo, które nagrałem, żeby dowiedzieć się, co przegapiłem. I przegapiłem dźwięk upadającego klucza. Szkoda. Wiem chyba gdzie iść. Najlepiej chyba tędy, najszybciej by było. Tu. Tu jest chyba jedna rzecz, którą warto byłoby otworzyć. Nie wiem jak tam mielibyśmy się dostać, bo w sumie my tak musimy iść do tego pokoju z... od insektów, tak? Armory, cloakroom, warehouse, keeper's room. Tak, przejdziemy tędy. Albo nie, od save'a jak idziemy, to mamy tutaj tak. I tutaj jest to przejście, to jedno bym sprawdził. A jak to sprawdzimy, to jeszcze jest galeria do sprawdzenia. Ale jak dobrze pamiętam, to galeria jest zamknięta. Jeszcze jest study room, ale go nie pamiętam, czy sprawdzaliśmy. Ale no, zostaje nam już mało do sprawdzenia, więc dużo roboty z tym mieć nie będę. No, zależy tylko wszystko od tego, czy ona się przypadkiem tutaj gdzieś nie pojawi. Jakbym przeszedł tu, to też nic nie ma, wszystko odblokowane. W sumie wiem, gdzie możemy iść. Jak najdalej od niej. Mam nadzieję, że nie widziała, jak się tu chowałem. O, nie widziała. Ale jest szybka, widzicie, to nie da się przed nią uciec po prostu. To prawdopodobnie jest study room, ponieważ tam jeszcze nie wszedłem. Ja teraz jestem w keeper's room, więc przechodzimy tędy, 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 tędy i jesteśmy na miejscu, okej. Mam nadzieję, że to będzie to miejsce. Ale czasami naprawdę, jakże trzeba się skupić i ruszyć główką, no. Co jest? To wcześniej było tak zamurowane? Oby to był ten klucz. Oby to był ten klucz. Tak, to ten klucz, super. Teraz tylko wejść zobaczyć, co tam będzie i... Mam coś? Nie mam nic. Mogę się tu schować? Nie mogę się tu schować. Nie mam gdzie się schować. No to lipa. Myślę tylko, co ja bym szybko potrzebował stąd zgarnąć. Na pewno coś dla tego typa. I nie wiem, co oni z tymi zapałkami, bo... Wszędzie jest tyle świeczek, a tak mało zapałek. I nie wiem, o co chodzi. Dobra, tutaj jest szafa. Wcześniej jej nie widziałem, dlatego też tak słabo szło. Dobra, teraz mamy świeczkę, super. Będę widział, czy coś wchodzi. Dobra, ktoś tutaj zmierza. Nie widzę nikogo. Więc może możemy już wyjść. Oby. A nagle ona przed twarzą mówi: cześć, czekałam na ciebie. To jest ta klatka, ale to nie jest to pomieszczenie. Myślałem, że tu jest coś związanego. Na razie nie będziemy czytać tych... O!
To jest zepsute, podmienimy na to, które jest dobre i będzie super. Ja tej osóbki tutaj nie widziałem. No ale chyba jednak save'a zrobię. Okej, okay, jeden skarb. Zapałka, super, że mamy dwie zapałki, bo jakbym teraz zużył zapałki przez przypadek nawet, to byłoby bardzo niemiło. Tu nic nie możemy, o. Jest kolejna zapałka. Jest kolejny ścik, wang wang. Okej, 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 mamy to. Mogę sobie zostawić tutaj nawet, bo tutaj chyba się pauzuje gra. Token. Wang Yong tokenu potrzebuje. Ying Zong potrzebuje keychain. Czyli pęka kluczy. Czyli niczego się nie dowiedziałem na razie. Znaczy dowiedziałem się, ale tam... To nie są te wiadomości, których pragnąłem uzyskać. Gdzie może być pęk kluczy? No, to myślałem się, że nasz koleżka go ma. Czyli jednak tak, to nie służyło do gazu, ani do wypędzania insektów, ale to po prostu było w związku z jakimś wiosennym festiwalem i Wang zrobił fajerwerki własnoręcznie, które prawie wysadziły dach. Mam nadzieję, że to jest jakaś ważna informacja. No, na razie muszę dostać się do save'a, to jest podstawa. Tu chyba wszystko już przeszukałem. Więc spróbujmy. Bieg po życie. Przecież tylko jak? Jest jakieś miejsce, w którym można byłoby tego użyć? Chyba nie. Patrząc na niebezpieczeństwa. Zbieramy to. Zamknęło się. I tu dajemy to zepsute. Waży mniej więcej tyle samo. Ponieważ ciężkie to nie jest. Nie sprawdzając niczego, idziemy znów zapisać grę, tak na wszelki wypadek. Teraz myślę, co można byłoby z tym zrobić, no. Nie mam nic, co byłoby jego skarbem. Nie mam. Przydałby się klucz. No dobra, spróbujmy coś z tym zrobić, póki mam zasejwowane to. Nie mogę tego użyć. A gdzie ja to mógłbym postawić? I gdzieś na pewno. Jakiś dach jest jakoś słabo zabezpieczony, czy o co chodzi? Trzeba byłoby jeszcze dokładnie zbadać, bo oni cały czas tu chodzili, kiedy ja tutaj byłem. Nie wiem... O! Tego... Moment. Tego nie widziałem wcześniej, tej... Półki? Nie, nie widziałem tego wcześniej. Tu też jakieś obrazki są. Jakaś śmierć nawet narysowana jest. No ale dobra, no co... Co dalej? Tu coś jest? O! Dostałem coś. Painting scroll. Aha! Tajne przejście? Nie, a to też mogę podnieść? Też mogę! Tak? Dzień dobry, zadziała? Wow! Wybuchłem coś! A więc... za szybko zadziałało, to raz. Nie, gdybym tego po prawej nie podniósł, to ja bym kompletnie nie wiedział, że można drugi jeszcze podnieść. Bo ja myślałem, że coś będzie w tym... tej jednej urnie, dobra, to sobie otworzymy. Żeby potwory nie robiły mi przykrości. To podbieram. To podbieram, tutaj wrzucamy to. Aha, i tego też mogę użyć? Nie. Nie mogę tego użyć. A mogę, moment. Tu coś jest. To nie jest ten pęk kluczy? Aha! Ja tamtym... Ja to płuto nakryłem jedno na drugie. I teraz jak je podpalę i oddalę się wystarczająco daleko, to mam nadzieję, że się uda. Aha! Myślałem, że będę musiał się schować. Chowaj się, kurde! Chodź! To słyszała, że coś pierdyknęło, mówię, ja pierniczę, moje obrazy, moja ściana z papieru! Chyba jednak tej świeczki warto czasami użyć. No nie no, ryzykuję, wychodzę, no ona gdzieś tu pewnie jest, ale... Zostawiła mnie pinda jedna.
Pyk, pyk, może nie przyjdzie tym razem tak szybko. No nie wiem, ja się do tego ognia wpierniczam. Potrzebuję gaśnicy? Wiecie czego potrzebuję? Chyba tej wody, co jest w dzbanku, albo muszę po prostu poczekać, aż to skończy się palić. Ona też chwilę znowu sobie pochodzi, i powie, że ma stąd odejść, sobie stąd pójdzie i będziemy wszyscy happy. No ale cóż, czas tu wejść. Sprawdzić. Co się dzieje? Nawet mi nie przeszkadza, że ogień jest taki miernej jakości. Chodzi o coś zupełnie innego. Copper key? Copper key. To ma było najgłupsze, co mogłem teraz zrobić. To było takie głupie, dobrze, on mnie przecież nie dogoni. Przemek, ty idioto. O, a już bym zapałką chciał to gasić, tak? Ogień ogniem, panie Przemku. Tylko sprawdzam, czy tu jeszcze niczego nie ma, ale nic nie ma. Też to może być tak, że typo się tutaj losowo pojawił, albo że to była zaplanowana akcja. Safe. Safe, nie? No chyba, że ona by się tu pojawiła i mi na pyrkę wyskoczyła. Jest jeden klucz, który... Sui mi teraz pomoże, tylko sobie zapiszemy na spokojnie. Teraz myślę, jak tam najszybciej dotrzeć. Chyba też tym tylnym przejściem. Tak myślę, bo tutaj mamy zamknięte. Ale to moment, co to jest w sumie za pomieszczenie? Bo to będziemy wiedzieć po... Ułożeniu, tak? Co to jest? Save room? Moment, save room jest tutaj. Exhibition hall i tam nie możemy wejść. Exhibition hall? To w sumie... To w sumie tam byśmy musieli wejść, bo to jest ostatnie miejsce, które jest zamknięte tak blisko save'a. Spójrzcie, widzicie, o to mi chodziło. Jest! Bo widziałem jeszcze jedne drzwi, które są zamknięte na ten klucz. Ale skoro tu już jestem, to może na początku odblokujemy sobie drzwi, bo to są dokładnie drzwi do tego i widzicie, i to jest to, co widziałem na samym początku, czyli klatka dla ptaszka. Nie będziemy chyba zapisywać, bo raczej nikt mnie tutaj nie dorwie. Co to jest? Jakiś znacznik. Kolejna zapałka. Wiecie, co tą sobie zapalę? Żeby wiedzieć, czy coś tutaj do mnie idzie, czy nie. Nie wiem, gdzie on jest, ale to nie ma znaczenia, bo ja tutaj mam save'a, którego basę teraz wykorzystam. Bo w sumie why not? Tutaj to można wsadzić na przykład. Widzicie? Tego jest więcej. No ale... O, to tutaj musi pasować. Ale to... Co się dzieje? Wang Yong cały czas pilnował magazynu. A ja nie mam do niego dostępu i do mojego skarbu, a zapomnijmy o nim. Moje oszczędności wystarczą mi, żeby znalazł sobie lepsze miejsce do życia. Tu coś jest? Te dni, kiedy madame jest w ciężkim zdrowiu, no nie słyszała niczego, co mówimy. Nani Chen poprosiła mnie, żebym zwiększył jej dawkę leków. No, to się na pewno dobrze skończyło, tak. To też mamy. Czyli może jak dopiero wszystkie zbiorę, to będę mógł tego użyć? Czekajcie, to są trzy. Tylko nie, są cztery jednak. Mam jeden taki. Aha, i pewnie będę musiał jakoś go... odkleić od siebie. Aha. Aha, jasne, jasne. Znaczy tego też nie użyjemy. Młotkiem raczej nie bardzo. O! Jakaś notka. Do czego to miało niby być? Co tu się dzieje? Tu jest jeszcze jedna szafa. Były trzy, na razie zauważyłem tej trzeciej. Może to są te tokeny od niego? Aha. To była jedna świeczka, której mogłem użyć więcej niż dwa razy. No dobra, no to w takim razie trzeba będzie szukać dalej. Z tym dalej nie wiem, o co chodzi, ponieważ to wcześniej... Na pewno... Nie, no tego też nie możemy w sąd wyjąć. Raczej nie, no tutaj godzina jakieś ma znaczenie. Która to jest godzina? Za 29?
Spoko, za 29. Będziemy pamiętać. Mam nadzieję. Musiało mi się coś gdzieś jeszcze odblokować. Jest też zegar. Muszę ustawić godzinę, na to wychodzi. No to dobra, no to... Dobrze spojrzałem na godzinę i tutaj byłem tutaj... Na świeżo. To nie jest dobra godzina? Może teraz? Dobra. Teraz była dobra. Dobrze na to spojrzałem, bo gdyby nie to, to bym już... Nie wiedział, co robić. No ale to w takim razie... W takim razie chyba mogę użyć tych znaczków w odpowiedniej kolejności, żeby dostać się tam, gdzie mam się dostać. Są jakieś podpowiedzi, które by mi sugerowały, jak mam to robić? To nie służy do tego? Skoro ja mam do cholery klej wziąć? To dalej jest aktywne. Aha, teraz jest z woskiem. Co? No teraz na pewno musiał znaleźć wszędzie odpowiednio. Dobra, tak strzelam, że tutaj będzie to. Ponieważ to takie jest rozwarte. Tu po środku uznałbym, że będzie ta brama. A tu bym uznał, że będzie to... Nie wiem, użyłem tego czy nie? Na pewno w instrukcji obsługi było napisane, jak to zrobić, tylko jak zwykle nie przeczytałem. Tak się skończyło nieprzeczytanie tego. I pewnie mi się to otworzy. Albo mi coś spadnie na łeb. A, poodpadało i siemano. Może właśnie to się za szybko wyschło. I za długo to trzymałem w ekwipunku, może to jest gra... Na czas! A bo to będą teraz te dwa połączone znaki, bo to jest chyba jedyna różnica w tym, co do tej pory robiłem, więc zobaczmy. O, teraz zadziałało. I teraz dostałem znowu jakiś klucz. Mam nadzieję, że to jest zwykły klucz, a nie do żadnej szkatułki. Teraz pytanie, czy ja gdzieś jeszcze mam jakieś drzwi do otwarcia? Jedyne pomieszczenie, jakie nam zostało do sprawdzenia, jest chyba po prawej stronie. I tutaj do niego mamy właśnie teraz klucz. Otwieramy. Tutaj czasami naprawdę trzeba się naleźć, żeby wszystko dobrze poznać. Mamy token i mamy naszego ziomeczka. Ojej, 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 ojej. No nie mogę, to trzeba szybko zrobić. Jak ja mam to tak szybko zrobić? Wiem, jak to zrobimy. Skoro... Nie, zobaczymy, czy on w ogóle tu wchodzi od razu. Your life ends here. W? S? Idzie tutaj, kurde, może mnie zabić jeszcze. Ale blisko jest, kurde. Odszedł. I am decent. Jestem dobrym człowiekiem. Unlike that disgraceful. Nie tak jak ta kobieta. The madam. Madame. Poor lord. Biedny pan. Dobra, mamy jednego potwora z głowy, który wszędzie łazi za nami, a to oznacza, że jest jeszcze jedno miejsce, które warto odwiedzić. Ja to już dzisiaj zakończę, mówię wam. Dobra, my mieliśmy tutaj iść do tych czerwonych drzwi. Bo tu nam ostatnio ten klucz został, tak? Jak ten klucz wezmę i pójdę w prawo, to to będą chyba te drzwi, które już trzeba otworzyć, jako ostatnie. I nam już wiele nie zostanie, już tylko ten królik. No chyba, że faktycznie jeszcze zostanie nam cały rozdział do ogarnięcia. Szybki check-in, czy można się schować? Można. Tu też można. Karteczka. Cloakroom passcode, super. 03, to jest 03, ale co? Cloakroom verse, 03, coś 03. O, co to ma być? Co to ma być? Ding Xiang. Portret, który jej dałem, ona traktuje jak swój własny skarb. No tutaj coś trzeba będzie zrobić, nie? Nie wiem, czy to można wrzucać, czy zginę bardzo, jak to się stanie. Moment. Tutaj nie ma żadnego symbolu, który jest stąd, nie? Aha, dobra, to w taki sposób działa, ale tak mogę zamienić, też mogę zamienić, dobra, czyli tutaj dajemy same te jedne.
Tutaj też jedne konkretne dajemy. Czyli na przykład same symbole słońca, tak jakby, chyba o to chodzi. Nie, no szukam na razie wzrokiem. Nie, moment, o co tu chodzi? Czyli może nie wszystko znalazłem? O, nie znalazłem wszystkiego, no bo... 03. Tylko czemu 03? Zadziałało. Wiecie, na czym to polegało? Na znajomości języka chińskiego. Zagadka jest nie do końca prosta. Tu chodziło o to, żeby na podstawie tych symboli i tego rozwikłać, jak to ma działać. Nie jest wcale takie proste. Więc niestety musiałem skorzystać z poradnika i to jest coś, co może wam się nie spodoba, ale uwierzcie mi, że gdyby to było troszkę inaczej wyjaśnione, to na 100% bym to rozwiązał po swojemu. Ale niestety nie tym razem. Na tej zagadce poległem całkowicie. Schowajmy się i przemyślmy sytuację, ponieważ dużo nam nie zostało raczej. Skoro już tyle czasu na to poświęciłem, jest 1,5 godziny nagrania. Główkowałem nad tą zagadką ile się dało, ale nie mogłem tego zrobić. Nie do przeskoczenia to było dla mnie. Może wy wiecie, jak to rozwiązać, bo ja tylko znalazłem odpowiedź. Tego rozwiązania tak do końca nie znalazłem. Ja tylko później już domyśliłem się, o co chodzi, na podstawie tamtej jednej podpowiedzi. Co? Moi drodzy, ending zobaczycie w kolejnym odcinku. To jest Rage Quit. Mam 2 godziny materiału. Ja muszę go obrobić. Dostaniecie go w bonusie, myślę. W poniedziałek może dostaniecie 2 filmy na dzień. Zobaczymy. Żegnam was. Cześć.